Czy widzi to, jakie to miejsce jest? Jestem teraz i we Wrocławiu, przy znanej fontannie, niedaleko Zoo Wrocławskiego. Popatrzcie na te widoki ładne. Mam nadzieję, że zimą była to fontana. Niedaleko zoo. Widzi tę fontanę. O, mam nadzieję, że się wam podoba. Jeszcze będziemy oglądać parę minut. Mam nadzieję, że się wam podoba ta fontanna. Fontanna znajduje się niedaleko zoo, wrocławskiego zoo. I dlatego pokazałem to coś, takie bardzo fajne. Jedna z tych romantycznych widoków. Fontanna o tej porze jest bardzo, bardzo ładna. Mam nadzieję, że się wam podoba. Jeszcze parę minut będziecie mogli to oglądać. Znajduje się ta fontanna niedaleko zoo. Pójdziemy jeszcze do takich innych fontan malutkich, bo widzę, że są. I zaraz zobaczymy te inne fontanny. Idzie jakie te widoki. Podejdziemy jeszcze do innych fontan, takich bardziej kolorowych, bo widzę, że są ludzie. Tak, tak.
Jeszcze wam pokażę inne fontany, takie mniejsze, bo widzę, że są. Na razie to oglądamy jeszcze. Przypominam to, że się znajduje daleko z Zoo Wrocławskiego. I akurat jest tutaj pierwszy raz. Znajduje się we Wrocławiu, daleko z Zoo, znajduje się taka fontanna posiedzona, jest bardzo, bardzo to ładnie wygląda. Jak widzicie, na różne kolory się zmienia. Można też wieczorami przyjechać we Wrocław, jak ktoś mieszka w wrocławskiej okolicy. To jest, jakby powiedzieć, niedaleko, bo jest jakiś niecały kilometr od nowo otwartego stadionu olimpijskiego we Wrocławiu. Thank you.
Akurat jesteśmy delikatnie po seansie, który był parę minut wcześniej się skończył. Z muzyką było pokazywane, ale oglądam to, co jest teraz. Jak widzicie, Wrocław tak samo jest ładny i nocą. Zależy w jakich terenach. Czeka to fontanna. Czeka na wasze komentarze. I witam, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Fontanna jest bardzo ładna, kiedy się jest wieczorem i się oglądają. Seans już minął muzyczny, no i jest tak to co widzicie. Dla mniejszych miesiońskich też jest coś ciekawego. Zobaczcie sami. Już się przejdziemy tu. Na żywo nadaję z Wrocławia. Przy fontanach jestem. We Wrocławskim, niedaleko do Wrocławskiego. Oglądacie w tej chwili na żywo transmisję. Przejdziemy na drugą stronę i zobaczycie fontanny. Teraz przejdziemy na drugą stronę i zobaczymy fontannę. O, witam cię Maćku, oglądasz, widzę.
Mam nadzieję, że Ci się podoba taki ładny widok. Gdzie on się znajduje? Jeśli mówię Maciek, znajduje się to we Wrocławiu. Jestem w tej chwili na żywo niedaleko zoo wrocławskiego. To jesteśmy akurat. I znajduje się taka fontanna. Mniej więcej co godzina jest taki jakby koncert. Jest muzyka i te fontanny tak ładnie świecą, ale w tej chwili jakoś się troszkę spóźnię na ten koncert. I jest to tu widać na żywo. I niedaleko tych fontan, no ja wiem, do około kilometra jest nowo otwarty stadion olimpijski. Niedawno tam się odbywały igrzyska olimpijskie światowe. To pokazała komercyjna stacja telewizyjna. Na takie widoki to chyba warto przyjechać zobaczyć. Która jest godzina? 19:40. Kiedy będzie muzyka grała? Chyba za 20 minut, tak? No tak, chyba o 21:00 albo 21:30. Bo idzie 21:00 i 21:30. Jak słyszycie, koncert świata wymawiała się mniej więcej co pół godziny. Czyli 20, 20:30, 21, 21:30. To jest to. Zielone tutaj, a tam są fioletowe tyły. Jego jest w sumie. Cześć Asiu, widzę, że oglądasz. Witam Cię, Aniu. W tej chwili jestem we Wrocławiu, niedaleko zoo. Widzicie taką fontannę poświęconą. Ale ludzie ogląda. Widać, że jest na ile polubię. Ale dużo ludzi ogląda. Cały czas strzelają, lubię to. Ile tego jest? No. To tak. Widzę, że te widoki Wam się podobają. No dzięki. Jesteśmy w Wrocławiu. Widzę, Kasiu, oglądasz. W tej chwili nadaję na żywo z Wrocławia. Przy fontannach jestem, niedaleko zoo.
lekarstwo przejdziemy, róbkę sobie zrobimy wokół tych fontan. Zobaczy to. Dobry widok. Dziewiąty będzie ładny. To o dziewiąty, tak? Która jest? Na 15. W takim razie dziękuję Wam za uwagę.